Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na wykładzie. Bardzo mi miło i dziękuję, że postanowili Państwo poświęcić niedzielne przedpołudnie, prawie że południe na rozmowę o tak zwanym przekopie Mierzei Wiślanej. Ja się nazywam Włodzimierz Karol Pesel. Pracuję tutaj, na tym wydziale, ale nie na polonistyce samej, to znaczy filologii polskiej, ale w Instytucie Kultury Polskiej, czyli fizycznie w budynku szpitala, dawnego szpitala Świętego Rocha, czyli na małym w dziedzińcu. Zatem jestem kulturoznawcą z wykształcenia, ale no to już czas temu jakiś napisałem pracę doktorską na temat wodociągów i kanalizacji, więc jak Państwo w Warszawie i zmian społecznych z asenizacją związanych, więc jak Państwo widzą, temat kanałów wszelkich, jak widać, nie jest mi obcy. Zanim przejdziemy do rzeczy, to kilka założeń, spraw na sam początek. Pan od razu wychwycił ilustrację na pierwszym slajdzie. Przywitałem się z Państwem obrazem pani Danuty Krieger, który nosi tytuł Przejście, a ten obraz jest częścią wystawy przez Mierzeję do Bałtyku, wystawy zorganizowanej przez członków Stowarzyszenia Marinistów Polski. Czyli krótko mówiąc, mariniści polscy otrzymali zadanie zwizualizowania zgodnie ze swoim artystycznym natchnieniem tejże inwestycji. Wystawa jest wystawą obwoźną, była w Warszawie, w jednej z galerii handlowych tam się pojawiła. Proszę śledzić, być może gdzieś jeszcze w przestrzeni fizycznej się pojawi. Dlaczego powiedziałem tak zwany przekop Mierzei Wiślanej? Ponieważ z tą nazwą jest pewien problem. Nie jest prawidłowa z paru względów. Po pierwsze, ta inwestycja ma swoją oficjalną nazwę i to jest nazwa poświadczona ustawowo i w ustawie się nazywa inwestycja budową drogi wodnej łączącej Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym. Urząd Morski, czyli jakby urząd reprezentujący Państwową Administrację Morską, posługuje się takim skrótem, także na swojej stronie internetowej kanał żeglugowy. A po drugie, przekop na Mierzei Wiślanej jest, ale jest gdzie indziej. Trochę bardziej na zachód i to jest przekop Wisły. Przekop Wisły, czyli sztuczne ramię ujściowe dla rzeki Wisły, które z powodów przeciwpowodziowych zostało wtedy przez Niemców, tak, przez administrację pruską wybudowane. Czyli najkrócej mówiąc, dokonano pomocy rzece Wiśle w odprowadzaniu wody prosto do Bałtyku. Zrobiono taki skrót i ten skrót został uroczyście otwarty dokładnie w roku 1895, więc można łatwo policzyć, że już 130 lat przekop Wisły jest z nami. I przekop Wisły był po prostu, czyli jest takim wykopanym przez techników rowem, z którym już przyroda od 130 lat robi sobie dalej to, co się jej podoba. Natomiast w przypadku tego, co zwykło się nazywać przekopem Mierzei Wiślanej, mamy do czynienia z kanałem, z budowlą
hydrotechniczną, co widzą Państwo na załączonym obrazku. To zdjęcie w górnym lewym rogu pochodzi oczywiście z fazy budowy. Znaczy dzisiaj widzimy kanał wypełniony wodą, ale w głębi tego kanału czy u podstaw znalazła się taka żel betonowa wanna na samym w początku. To jest jakby założenie pierwsze. Jeszcze dopowiem, że trudno z tym zwrotem przekop Mierzei Wiślanej walczyć, ponieważ nie da się nad zjawiskami językowymi nigdy zapanować. Żyjemy w świecie zdominowanym przez język mediów i ten zwrot przekop Mierzei Wiślanej wylewa się z portali internetowych, czy słychać go w radio i telewizji, więc tym nie wygramy. Jakby przekop Mierzei Wiślanej z nami zostanie, ale proszę pamiętać, że inwestycja oficjalnie nazywa się drogą wodną łączącą Zalew Wiślany, łączącą Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym, a to miejsce, które widać na zdjęciach, czyli samo przejście przez Mierzeję Wiślaną z kanałem i śluzą, no to port morski Nowy Świat. Ta nazwa Nowy Świat bierze się od osady już nieistniejącej, która Neue Welt się nazywała po niemiecku i znajdowała się w tym miejscu od strony południowej, czyli bardziej od strony Zalewu Wiślanego niż Zatoki Gdańskiej i samego morza. Druga sprawa na sam początek to to, że nie będziemy mówić o polityce współczesnej. Ta z przeszłości oczywiście się dzisiaj pojawi. Ten festiwal to święto nauki, poza tym jest niedziela, w Warszawie maraton i tak dalej. Ja Państwa nie będę przekonywać ani utwierdzać w krytyce, w zależności co kto o tej inwestycji myśli. Moim tutaj zadaniem jest Państwu przedstawienie różnych koncepcji i pomysłów na zagospodarowanie Zalewu Wiślanego, zmianę przyszłości Elbląga i przebicie Mierzei Wiślanej, które się pojawiały na przestrzeni lat. I takie spojrzenie wstecz jest dobre zawsze do zbudowania dystansu do poglądów spolaryzowanych światopoglądowo, co się dzieje i pod wpływem polityki, rzecz jasna, i też mediów, więc wnioski mogą Państwo wyciągać we własnym zakresie. Ja Państwu opowiem o tym, jak myślano o przekopaniu Mierzei Wiślanej i dlaczego. Na rzeczywiście przestrzeni kilkuset lat od wieku XVI do pomysłów samej końcówki wieku XX, czyli do tego momentu, kiedy pojawił się ostatni niezrealizowany projekt, niezwiązany z bezpośrednim działaniem politycznym. Jakbyś po roku 2006 kwestia przekopu, tak zwanego przekopu Mierzei Wiślanej zostaje przejęta przez politykę. Czyli też będzie mowa o wizjach i projektach niezrealizowanych. Dlaczego niezrealizowanych? Będę starał się Państwu pokazywać za każdym razem. Jest tak, że infrastruktura jest zawsze kwestią nie tylko w współczesności, ale i przyszłości, więc żeby tę infrastrukturę też tą bardziej śmiałą budować, potrzeba woli i tej woli jakoś przez te paręset lat brakowało z różnych rzeczywiście względów i powodów. I jeszcze jeden, może bardziej detal na początek. Gdybyśmy spotkali się tydzień temu, to spotkalibyśmy się równo w pierwszą rocznicę otwarcia
portu morskiego Nowy Świat, przy czym no to otwarcie, też trzeba wyjaśnić, dotyczyło tej jednego etapu całej inwestycji, czyli śluzy i portów w Nowym Świecie. Natomiast na skompletowanie całego dzieła, to znaczy z pogłębieniem toru wodnego do Elbląga przez Zalew Wiślany i rzekę Elbląg, na to trzeba jeszcze zaczekać. Stan obecny, mniej więcej obecny, widzą Państwo też na ilustracji. W charakterze ciekawostki wybrałem Państwa, dla Państwa znaczek pocztowy, który z okazji tej uroczystości oficjalnego otwarcia rok temu został wyemitowany, wydany przez Pocztę Polską. To jeszcze zlokalizujemy sobie kanał i drogę wodną łączącą w Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym. Ta czerwona kreska na Mierzei Wiślanej, która jest oczywiście piaszczystym wałem biegnącym od Gdańska, tak, od Westerplatte w stronę Królewca i sami mamy oznaczone, tak, tą czerwoną kreseczką. Tam się właśnie znajduje port nowy, port morski w Nowy Świat. I dalej te przerywane przerwana kreska czy kropeczki wskazują drogę, tor wodny w kierunku w Elbląga. Nie do końca są te kropeczki pociągnięte, ponieważ dotarły tutaj na rysunku do ujścia rzeki Elbląg, która dociera do Zatoki Elbląskiej, tutaj takiej odnogi, tak, wchodzącej z zalewu w stronę lądu i potem rzeką o tej samej nazwie, czyli rzeką Elbląg do miasta. Tutaj warto podkreślić, że Zalew Wiślany jest od reformy administracyjnej, reformy ustroju administracyjnego w 1999 roku, granicą dwóch województw, czyli port morski Nowy Świat i sam kanał ze śluzą znajduje się w województwie pomorskim, tak, czyli jest pod gdańską, trójmiejską administracją. Natomiast Elbląg i też południowy brzeg Zalewu Wiślanego, współcześnie pasowany na głównego też beneficjenta inwestycji, znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim. O tej granicy, o jej skutkach i postrzeganiu można byłoby długo mówić. Dość powiedzieć, że w Elblągu znajduje się taki happeningowy pomnik, a w zasadzie płyta, nagrobek dla województwa elbląskiego, no, które powstało w poprzednim, przy okazji poprzedniej, czyli gierkowskiej reformy administracyjnej. No, Elbląg zdecydowanie nie widział siebie w województwie warmińsko-mazurskim, tylko jednak z powodu rozlicznych związków razem z Trójmiastem w województwie pomorskim. Tak się jednak nie stało, więc ta kreska toru wodnego drogi żeglugowej przecinająca Zalew Wiślany na swój sposób też jakby łączy wszerz to, co zostało podzielone dosyć arbitralnie. Widzą Państwo jeszcze na tej mapce sztuczną wyspę, to jest wyspa refulacyjna, czyli jakby wyspa powstająca z piasku wydobytego w czasie budowy. Ta wyspa została pomyślana jako kompensacja też dla środowiska naturalnego, tak? Jakby docelowo ma się pojawić tam życie biologiczne, ptaki mogą gniazdować. Natomiast to, czego nie widać bezpośrednio na tym rysunku, chociaż zostało zaznaczone w tym małym kwadraciku, to cieśnina Piłaska, a więc w tej chwili jedyne wyjście
Znaczy nie licząc oczywiście tego zbudowanego, będącego cały czas w budowie, z Zalewu Wiślanego na otwarte morze, tyle że ciśnina Pilawska znajduje się po drugiej stronie granicy, tak? Czyli w okręgu królewieckim i stanowiła i stanowi barierę polityczną. No, o tym też można by osobno mówić bardzo, bardzo długo. Formalnie po tym 1945 roku mieliśmy mieć niby dostęp do ciśniny Piłaskiej. Nawet taki protokół do umowy granicznej został dodany. No ale jak to z Wielkim Bratem ze wschodu, te umowy były nie do wyegzekwowania i Zalew Wiślany służył jako taki wodny, ale pas graniczny, tak, buforowy, oddzielający dwa kraje. Po upadku żelaznej kurtyny jeszcze z Rosją jelcynowską próbowano wynegocjować zmianę w tym zakresie. Te negocjacje spełzły na niczym, a kolejne podejście, które miało miejsce po słynnym spotkaniu na Molo, czy w związku też z tym spotkaniem w Molo w Sopocie, no jeszcze nie naprawiły tej sytuacji, a bardziej skomplikowały, bo od czasu tej umowy mogą być przepuszczane przez rosyjską stronę Zalewu Wiślanego jednostki, bandę pod trzecią banderą za pozwoleniem. To pozwolenie musi być wydane z co najmniej dwutygodniowym, tutaj się 15-dniowym wyprzedzeniem. Znowu jakby sytuacja, warunki nie do wyegzekwowania w praktyce. Już też pomijając ten niuans, że większość jednostek po Morzu Bałtyckim pływa pod tymi banderami trzecimi, tak? Czyli pod banderami tanimi, a nie polską. To jeśli chodzi o w lokalizację. Jeszcze jedna ważna kwestia do wyjaśnienia. W tych artykułach czy przekazach medialnych dotyczących tak zwanego przekopu kanału ZZ, kanału łączącego Zatokę z Zalewem, często przewija się takie hasło przerwanie albo bezprecedensowe przerwanie Mierzei Wiślanej. No już po tym, co powiedziałem na temat przekopu Wisły, który został stworzony pod koniec wieku XIX, mogli się Państwo zorientować, że Mierzeja Wiślana jest przerywana wielokrotnie. Czy to przez... Nie, Mierzeja Wiślana to jest ten pasek... Ale to przekop ten Wisły, prawdziwy. Ten prawdziwy przekop Wisły? To maksymalnie w lewo. Tak, między Mikoszewem a Świdnym. Mhm. No tutaj to jest mapa historyczna, więc tutaj tego nie będzie, dobrze widać. Mierzeja była przerywana i przez człowieka, i przez przyrodę. Ta cieśnina Piławska, którą tutaj Państwu pokazałem i przez którą prowadzi tor wodny do Królewca, sama w sobie jest dziełem przyrody. Znaczy potężny sztorm pod koniec XV wieku, potem jeszcze jakby powtórka na początku wieku XVI, jakby rozerwały i utwierdziły to przejście, dziurę, tak, w Mierzei Wiślanej. Natomiast to, że ten tor wodny ma ponad 10 metrów głębokości, tak żeby tam te ciężkie jednostki mogły przepływać, jest oczywiście już kwestią działania człowieka i regularnego pogłębiania tego toru przez władze rosyjskie. Zupełnie odwrotnie w stosunku do dbałości o zalew, o swoją część Zalewu Wiślanego. Czyli tor wodny do Królewca będzie pogłębiany, bo to jest kwestia strategiczna. Jak
jak wiadomo, natomiast ta rosyjska część Zalewu Wiślanego, zwana umownie jakby Zalewem Królewieckim, była i jest zaniedbywana. Ta żegluga też tam nikomu nigdy nie była w rękę. Zresztą sama Mierzeja Wiślana pierwotnie, jakby w czasach dawnych, no była takim łańcuchem wysepek, pomiędzy którymi istniały przejścia, stąd się też brała możliwość swobodnej, czy w miarę swobodnej żeglugi do Elbląga. Te przejścia, przesmyki, przetoki, wskutek działania naturalnych procesów brzegowych, też nanoszenia przez rzeki piasku, mułu do Zalewu Wiślanego, no, zaczęły zarastać. I ten łańcuch wysepek zamienił się w ten pas, który znamy jako Mierzeję Wiślaną. Najdłużej istniał, czy był drożny przesmyk zwany Głębią Bałgijską. Tak jakby przesmyki, te dziury, tak w cudzysłowie w Mierzei Wiślanej nazywano głębiami. I najdłużej drożny był przesmyk bałgijski. No to tak ta nazwa bierze się od krzyżackiego zamku Bałga. Istnieje też rzeka, tak, o tej samej nazwie, tak na północny wschód od, na wysokości Braniewa, tak, na północny wschód od Braniewa na Mierzei Wiślanej było to przejście. Przy czym ono funkcjonowało w dużej mierze, trochę jak taki port zewnętrzny dla portu elbląskiego, czyli największe, najgłębiej zanurzone, najcięższe jednostki tam się zatrzymywały, dokonywano odlichtunku, czyli przeładowywano towary na lżejsze jednostki, płucej zanurzone i potem te pokonywały drogę do portu wewnętrznego w Elblągu. No, ale to jest jakby stan wiek XIV, wiek XV. No, im bliżej nowoszczytności, tym te warunki żeglugowe na Zalewie Wiślanym i po drodze do Elbląga stawały się trudniejsze. I to jest jakby kontekst dla pierwszego projektu, czy pierwszego momentu, w którym się pomysł na przekopanie Mierzei Wiślanej pojawił. Jeśli Państwo czytali jakieś artykuły, słuchali audycji, podcastów na temat drogi wodnej, kanału żeglugowego, na pewno Państwo się spotkali z przekazem, że już w XVI wieku, czy już za panowania Stefana Batorego chciano przekopać Mierzeję Wiślaną. I to jest prawda, przy czym tę prawdę trzeba postawić we właściwym świetle, tak? Właściwie ją zrozumieć. Kiedy rozmawiałem o tym z jedną osobą w terenie, z którą nawiązałem kontakt badawczy. Ja bardzo nie lubię słowa informator. Znaczy, tak się powinno powiedzieć z informatorem terenowym, ale informator jakoś mi się kojarzy wywiadowczo, też w kontekście delikatnej materii tego zagadnienia. Współcześnie wolę mówić jednak o osobach niż informatorach, więc jedna z osób, z którą nawiązałem kontakt, jakoś spontanicznie poruszyliśmy ten wątek, ta osoba się mocno obruszyła, no, to bzdura straszna, bo Batory poszukiwał rzeczywiście miejsca na Mierzei Wiślanej, ale mu nie chodziło o to, żeby robić jakiś ekstra tor wodny do Elbląga, ale żeby budować nowy port na wschód od Gdańska. I w tej sprawie można odwołać się do źródła. Tym źródłem jest
Kronika Polska. Kronika Polska Marcina Bielskiego, chociaż w tym przypadku trzeba by mówić o Kronice Polskiej Marcina i Joachima Bielskich, ponieważ tekst napisany pierwotnie przez Marcina został przez jego syna Joachima rozwinięty i uzupełniony. I akurat kiedy Batory przystępował do dzieła, no to już nie było Marcina. Tego Marcin już nie mógł opisać, więc to jest jakby fragment pochodzący z tego dodatku od jego syna. To, co można tam przeczytać, widzą Państwo dokładnie na ekranie. Firlej, kasztelan wiślicki, wróciwszy się z Ansbachu i umarł grabie, sprawiwszy wszystko wedle potrzeby, w czym był posłan. Potem go król im komisję do Elbianga posłał, z którymi ja też mam był. Gdzie okrętów 10 królowi zgotował, do których król ludzi swych strzelbą wsadzić miał, aby port gdańszczanom zawarł, więc też żeby żywności do Gdańska habem nie puszczał, której tamtędy barzo wiele przedtem chadzało, alechmy im tego byli zabronili. Żeby żywności do Gdańska habem nie puszczał. Żeby nie puszczał żywności zalewem do Gdańska, ten hab. Tutaj taki dobry przyczynek leksykalny. Tego habu nie należy rozumieć współcześnie. Znaczy dzisiaj jakby do obiegu anglicyzm się przedarł językowego, więc kiedy ktoś mówi hub, to ma na myśli jakiś węzeł komunikacyjny. Tak? O porcie CPK się tak mówi, tak? Że wielki hub powstanie lotniczy na Mazowszu. W tym przypadku hub to jest po prostu zalew. To słowo ewoluowało, rzeczywiście był hub, potem haf, wreszcie Zatoka Świeża, frisch, z niemieckiego, więc tutaj kronikarz miał na myśli zalew. A dlaczego król miał żywności do Gdańska nie puszczać? Otóż Stefan Batory wszedł w zatarg z Gdańskiem, który to Gdańsk w roku dokładnie 1577 nie chciał uznać Stefana Batorego jako króla. Tak? Nie chciał z Batorym rozmawiać. Batory więc zastosował retorsję polityczną i co zrobił? Odciął handel wiślany od Gdańska i przekierował go do Elbląga. Tak? To było dokładnie na początku marca. No ale król, a raczej też jego pełnomocnicy do tej sprawy, tak? Czyli kasztelan wiślicki w Firlej i też Piotr Kłoczewski, który potem do niego dołączył, zdawali sobie sprawę z tego, że warunki żeglugowe, właśnie, tak, już w tym roku 1577 do Elbląga są trudne. Tak? Zalew jest zamulony i trzeba jakoś ten problem rozwiązać, a już w tym czasie raz, że Głębia Bałgijska już przechodziła do przeszłości, no a tym, co dzisiaj nazywamy cieśniną Piłaską, pływać łatwo nie było, no ponieważ znajdowała się po stronie pruskiej, tak? Czyli ten podział na Prusy książęce i Prusy królewskie przebiegł niefortunnie też przez Mierzeję Wiślaną, więc jedynym sposobem na to, żeby wyjść jakby z tego klinczu było przebicie Mierzei Wiślanej, przy czym rzeczywiście w tym projekcie nie było mowy o pogłębianiu toru wodnego do Elbląga i o rozwoju portu elbląskiego per se, tak? Tylko rzeczywiście o zbudowaniu nowego portu przy tym kanale bezpośrednio na Mierzei.
Tyle, że ten pomysł to był pomysłem krótkodystansowym. Z tych dzisiejszych przekazów i artykułów można by wywnioskować, że Stefan Batory był takim pionierem infrastruktury, budowniczym kanału i kimś, kto uczynił wielkie dobro dla Elbląga. Stefan Batory działał zupełnie instrumentalnie, to znaczy uprawiał swoją politykę i ten gest dla Elbląga był elementem tej polityki, a poza tym, jak to napisał jeden z historyków, Batory w istocie uprawiał politykę wycofania, tak? Czyli politykę rezygnacji, nawet tak tam było bezpośrednio napisane. Dlaczego? Bo kiedy już poczuł zagrożenie ze strony Iwana na wschodzie, postanowił się z Gdańskiem dogadać. Tak? Czyli to skierowanie towaru do i nawet wycofać swoje wojsko spod oblężonego Gdańska. No to była rejterada. Handel został skierowany do Elbląga w marcu. Już we wrześniu rozpoczęły się pertraktacje z Gdańskiem, a w grudniu doszło do porozumienia w Malborku i tym samym pomysł przekopania Mierzei Wiślanej w sposób naturalny upadł, a w Elbląg, który miał być jakby tej inwestycji beneficjentem, chociaż to i tak nie było do końca pewne, bo ten port bezpośrednio na Mierzei Wiślanej czyniłby z Elbląga rodzaj jakiegoś takiego zaplecza, czy portu filialnego, zaplecza technicznego, stoczniowego bardziej, prawda, niż miejsca prowadzenia pełnej działalności handlowej, to na Elbląg jeszcze spadła kara, to znaczy gdańszczanie swoją flotyllą zaatakowali Gdańsk i obszar zalewów Wiślanego. Na pomoc Elblągowi poszedł dowódca Batorego, też Węgier, Kasper Bekierz. Jeśli może Państwo pamiętają, w latach, to były lata 90. Satyrycy, czyli Grzegorz Wasowski z kolegą, realizujący program satyryczny w telewizji, to się chyba komiczny odcinek cykliczny nazywało, stworzyli taki też satyryczny zespół rapowy i ten zespół rapowy, a w zasadzie duet raperski, rapował o królach Polski. Taki poczet był wyrapowany. Chyba najbardziej się ten rap o Mieszku, Mieszko, nasz koleżko, wszystkim zapamiętał, ale był też o Batorym. Ej Batory, ej Batory, wkład w historię miałeś spory i tam się słusznie pojawiało, że miał jeszcze genialnego wodza Bekiesza z elbląskiej perspektywy. No, tym bohaterem numer jeden wcale nie okazał się Batory, który miasto wplątał tutaj w kabałę, tylko Bekiesz, który rzeczywiście jakby pomógł wygonić gdańszczan, a po drugie lokalny burmistrz Jan Sprengel, który już po dogadaniu się Batorego z Gdańskiem za plecami króla porozumiał się z kompanią angielską, czy z taką korporacją morsko-handlową z Anglii, która przywoziła sukna i inne luksusowe towary, a wywoziła płody rolne i drewno z ziem Polski poprzez Elbląg. I ta kompania wprowadziła się do Elbląga, ale to nie była inicjatywa królewska, wręcz przeciwnie. No i rzeczywiście po tym epizodzie port w Elblągu się ożywił, ale to była zasługa Elblążan, burmistrza Sprengla, a nie Stefana Batorego. I te sytuacje udało się utrzymać
do początków XVII wieku. Tak? Czyli w 1628 roku się kompania przeniosła do Gdańska i powodem tego była przede wszystkim już niedrożność tego toru wodnego. Tak? Czyli możemy powiedzieć, że w roku 1628 ten proces zamulania zalewu i toru do Elbląga no, doszedł do takiego stanu, że kompania się poddała i przeniosła swój kantor, swoje biuro do Gdańska. Zresztą historycy wskazują na różne sposoby radzenia sobie z tą sytuacją. Czasami nawet na pierwszy rzut oka komiczne. Wiadomo coś o takiej specjalnej służbie, którą nazywano służbą trałowniczą i ta służba trałownicza wyciągała statki z Elbląga przy pomocy zaprzęgów konnych. Tak? Czyli konie idące brzegiem pomagały się statkom wysunąć na zalew Wiślany. Tutaj nie chodziło też o przeszkody nawigacyjne związane z głębokością, ale również o wiatry. Tak? Czyli nie dość, że ten tor był trudny do przepłynięcia, to jeszcze wiejące z północy i północno-wschodnie wiatry, które wodę przez cieśninę Piławską zaganiały na zalew i cofały tak? rzeką Elbląg, jeszcze te żeglugę utrudniały. Wiadomo też o tworzeniu takich specjalnych pomostów umieszczanych na u wylotu gdzieś rzeki Elbląg, które miały powstrzymać ten proces zamulania, no ale to była syzyfowa praca albo też walka z wiatrakami. A to, że o Stefanie Batorym się mówi jako tym autorze w ogóle koncepcji, tak? czy ojcu myślenia o przekopaniu Mierzei Wiślanej, wynika z prostego, jak się zdaje, mechanizmu kulturowego. Znaczy my potrzebujemy, to jest jakby sprawa zupełnie ludzka i uniwersalna, że potrzebujemy jakiejś opowieści o początku, tak? Jakiegoś ojca, założyciela, herosa, który popisał się jakimś, jak na tamte czasy, tak? ekstrawaganckim, odkrywczym sposobem myślenia. No ale w przypadku samego Stefana Batorego jest to dosyć na kredyt. Tak? Czy ktoś, kto chciał przekopać Mierzeję Wiślaną, ale jej nie przekopał ostatecznie, bo załatwił swoją sprawę polityczną, to już przez nas, tak? przez współczesność został wyposażony w jakiś kapitał bohaterstwa i myśli technicznej, której sam sobie nie reprezentował. Do pierwszego zaboru, czyli do tego momentu, w którym Elbląg przeszedł w ręce pruskie, ta myśl o przekopaniu Mierzei Wiślanej powtarzała jeszcze trzy razy. Powracała jeszcze trzy razy. Można byłoby nawet zażartować, że do pierwszego rozbioru trzy razy sztuka. I odpowiednich bohaterów tutaj Państwo widzą na obrazkach, za czyjego panowania i z czyjej inicjatywy ta myśl wracała. Ten pierwszy pan po lewej to? Tak, rzeczywiście Jan Kazimierz. Król Jan Kazimierz, zakończywszy drugą wojnę ze Szwecją, planował przebicie Mierzei między Przebrnem i z Kowronkami, no mniej więcej w tym samym miejscu, gdzie dzisiaj się tak, to dokonało, a potem miał zbudować, to już jest jak bardziej jakaś legenda historyczna niż szkic do rzeczywistości, ale planował zbudowanie dwóch fortów, i te forty na Mierzei Wiślanej obok tego przebicia miałyby nosić nazwy Johannesburg i Kazimierzburg, tak? czyli tutaj imionami się władca kierował. Natomiast niewątpliwie
podczas negocjacji przed pokojem oliwskim ten wątek przekopu Mierzei Wiślanej się pojawiał trochę jako taki straszak polityczny. No, obawiano się tego, że gdyby Elbląg został wzięty przez Prusy, no to Prusy byłyby już jakby w komfortowej sytuacji, tak? Mogłyby zapanować nie tylko w tej części Bałtyku, ale i nad handlem wiślanym. Więc istnieje takie przypuszczenie historyków, że to nawet Szwedzi jako uczestnicy strona sprawcza wywierali nacisk na Polaków i to pod wpływem jakby Szwedów ten wątek przekopania Mierzei stał. Potem za panowania Jana III Sobieskiego ten stary plan Batorego odnowił ten pan, którego widać pod królem, czyli Kazimierz Zawadzki, herbu Rogala, kronikarz i historyk. I podejście trzecie to już późno, tak? Czy za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ten projekt, pomysł przebicia Mierzei wysuwał jeszcze kanclerz koronny Andrzej Stanisław Młodziejowski. To jest postać przez historię niedobrze zapamiętana, jakby wątek przekopu, no to jest coś, co się bardzo rzadko pojawia. Głównie jest pamiętany z powodu niemoralnego prowadzenia się. Miał swobodny tryb życia i z powodu niestety działalności agenturalnej na rzecz Rosji. Spośród tych trzech epizodów przedzaborowych po Batorem najbardziej pouczający wydaje się ten chronologicznie drugi. Dlatego choćby, że Kazimierz Rogala Zawadzki propozycję przekopania Mierzei wiązał już bez ogródek z wizją zbudowania od podstaw portu i miasta, które byłoby lepszym od Elbląga rywalem dla prominentnego Gdańska. Dzisiaj jakby zawsze słyszymy w kontekście kanału Zatoka Zalew o Elblągu jako celu i beneficjencie tej inwestycji za czasów nie tylko Batorego, ale i Sobieskiego. Nie było to takie pewne. Rogala Zawadzki chciał nowego portu, miasta, będącego odpowiednią konkurencją dla Gdańska. Rozważał różne lokalizacje. Owszem, Mierzeja Wiślana się pojawiała, ale Półwysep Helski też był w grze jako miejsce ulokowania takiego nowego miasta i portu. Kładę też nacisk na ten drugi epizod z tego powodu, że Sobieski jest kolejnym władcą, któremu kultura uszyła buty w postaci konkretnego wizerunku, czyli tego, kto pokonał Turków pod Wiedniem i był mężem swojej żony Marysieńki. A Sobieski był jednym z tych nielicznych władców, który, to pięknie napisał Władysław Konopczyński, kochał się w błękicie Bałtyku. To chodziło Konopczyńskiemu o to, że był jednym z tych władców, którzy orientowali się w sprawach morskich i w tej agralnej kulturze polskiej sprawy morskie lekceważącej, no jednak miał te oczy na morze i Bałtyk otwarte i chciał sprawę Elbląga i wylotu polskiego na morze, jak to też ładnie pisał Konopczyński, uregulować, no tyle, że już na to też było za późno, tak? Czyli Sobieski miał ręce sparaliżowane silną opozycją polityczną i te błędy, które chciał naprawić, no już naprawić się nie da. Ale jak Państwo widzą, jeszcze między Batorem a pruskim zaborem ta myśl o przekopaniu Mierzei się pojawiała.
Oj, przepraszam, przyszedłem do tyłu. I wchodzimy teraz w czasy pruskie. Ja wiem, że zawsze jakoś na pierwszym planie pojawia się projekt całkiem już późny, to znaczy międzywojenny, osuszenia Zalewu Wiślanego i polderyzacji. Zaraz do tego dojdziemy, ale trzeba zacząć od czegoś innego, a mianowicie od samego Fryderyka Wielkiego, króla Fryderyka Wielkiego, który również rzucił hasło przekopania Mierzei Wiślanej. No, tyle, że to było w takim specyficznym okienku, tak? Między pierwszym a drugim zaborem, czyli w momencie, w którym Elbląg już został wzięty, tak? Przez Prusy, a Gdańsk nie. Tak? I trzeba było sobie jakoś z tą sytuacją pojawić. Ale Gdańsk został przyłączony do Prus. Nie trzeba było już inwestować w port elbląski dalej. Jeszcze umarło się szybko Fryderykowi Wielkiemu w roku 1786 dokładnie. Jakby ta koncepcja znowu upadła, czy też została schowana do szuflady, chociaż trzeba zaznaczyć, że tuż po pierwszym zaborze nastąpił znaczny skok, to znaczy eksport zboża przez port w Elblągu wzrósł o 100% w porównaniu z latami tuż przed pierwszym zaborem, czyli jeszcze jakby wkrótce po zmianie suwerena Elbląg te funkcje handlowe, portowe ma kontynuowane czy rozwinięte, no ale jednak przejście Gdańska w pruskie ręce w tym 1793 roku oznaczało początek postępującego osłabienia znaczenia portu i zmiany też charakteru miasta. Jako ciekawostkę mogę Państwu przedstawić, że ten rok temu przy okazji uroczystości w nowym, relacji z uroczystości w Nowym Świecie, polski korespondent dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung napisał, że Polacy dokonali to, czego Fryderyk Wielki nie zdołał. Więc przynajmniej po tamtej stronie granicy ten fakt został skojarzony i zapamiętany. W drugiej połowie XIX wieku szczególne plany przebicia Mierzei Wiślanej miał ten pan po prawej. Nawet nie... Ktoś z Państwa wie, kto to był? To jest zapomniana postać. Ten pan, którego widać na zdjęciu po prawej stronie, nazywał się Julius Albert Liszt i był gdańskim architektem. Słucham? Nie list jak list albo Franciszek Liszt, tylko przez CH, tak? Liszt. Licht. L-I-C-H-T. Julius Albert. I był architektem miejskim. Trochę w wątku kanalizacyjnym, znany, jeśli jest pamiętany, to jako nadzorca budowy gdańskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego i ktoś, kto burkował ulice, znaczy taka reforma sanitarno-estetyczna była Gdańskowi przez niego zadana. Pewno został zapomniany dlatego, że jakby działał w cieniu swojego mocodawcy, czyli niejakiego Leoporda von Wintera, burmistrza, tak? Gdańska to był taki człowiek, który chciał zrobić karierę polityczną. Z tą karierą polityczną mu nie wyszło, ale został w Gdańsku na wiele lat. To chyba 30-lecia był rządów von Wintera w Gdańsku. Ta sława von Wintera przyćmiła
przyćmiła liśta, a tenże miał systemowe plany wyrażające troskę o ochronę przeciwpowodziową ludności Żuław, zarazem też z maksymalizacją zysków ekonomicznych z handlu i rolnictwa. W projekcie liśta kanał łączący zatokę z zalewem stanowił element ważny, no ale w gruncie rzeczy drugorzędny. Można by po prostu powiedzieć, że Juliuszowi Albertowi, czy Juliusz Albert projektował przekopanie Mierzei jako kanał dla statków, będący suplementem dla właściwego przekopu, czyli tego czegoś, co potem powstało jako przekop Wisły. Kiedy jakby liść występuje ze swoim pomysłem, to przekopu Wisły, tego udrożnienia dla wód wiślanych, kry lodowej, z tym się też wiązało podstawowe niebezpieczeństwo, jeszcze nie było. Czy on chciał jednego i drugiego? Kanału dla statków swoją drogą, ale na pierwszym planie miało być udrożnienie Wisły i działanie przeciwpowodziowe. Słucham? No, memoriał został wydany, no to są lata 70. XIX wieku. I prawdopodobnie by te propozycje Liśta nie trafiły na podatny grunt, bo wiadomo, on występował z pozycji innowatora, tak? Też architekta miejskiego, a ta zainteresowanie polityczne pojawiło się po tragicznej powodzi w 1871 roku. No jakby te powodzie to się powtarzają i w wieku XX oczywiście nawet też, ale ta tragiczna powódź z początków lat 70. XIX wieku skierowała zainteresowanie polityków na to, o czym mówił Liszt. Powstał między innymi na ten temat bardzo interesujący doktorat Katarzyny Anny Wojczak, który został napisany pod kierunkiem profesora Milanowskiej w Gdańsku, czyli na historii sztuki. Nie tylko jakby architekt został zapomniany, bo ten doktorat też nie ukazał się drukiem. Udało mi się szczęśliwie do niego dotrzeć. I autorka tego doktoratu udała się do Berlina. Tam znalazła w archiwum teczkę Juliusza Alberta Liszta i dzięki temu wiemy, że w roku 1874 opublikowany został memoriał. Ta praktyka jeszcze o memoriale zaraz usłyszymy. Memoriał, w którym był zawarł analizę warunków hydrologicznych na Wiśle i Nogacie, historię dotychczasowych działań antypowodziowych, tak, czy melioracyjnych w obrębie delty, polemikę z różnymi poglądami, także wysuwanymi przez poszczególne władze miejskie i propozycje rozwiązania problemu wraz z rysunkami, planami i kosztorysem. Tak? Czyli zmierzał do tego, że należy przywrócić przede wszystkim żeglowność Wisły, pogłębić ją na całym pruskim odcinku, a przy okazji wybudować krótką drogę wodną do Elbląga, biegnącą wzdłuż zachodniego wybrzeża Zalewu Wiślanego, a resztę proponował osuszyć. Tak? Czyli Wisłę udrażniamy, robimy kanał do Elbląga, tu się już Elbląg pojawiał jako miasto wymagające wsparcia i odnowienia tradycji morskich, natomiast resztę tego zamulonego Zalewu Wiślanego spolderyzujmy i przeróbmy na pola uprawne. I to jest jakby ważny tutaj element, ponieważ on powróci w okresie międzywojennym. No jak wiadomo, do realizacji projektu Liszta nie doszło. Ten przekop, który został oddany do użytku, przekop Wisły w 1895 roku, powstał według projektu innych inżynierów, to znaczy Ludwika Alsena i Henryka Fala. W międzyczasie też... Zaraz.
To chciałem. W międzyczasie też zmienia się profil miasta Elbląga. To w wiek XIX upływał dla miasta pod znakiem przestawienia się na produkcję przemysłową. Miejscowi kupcy dostrzegli nową szansę w industrializacji, w uprzemysłowieniu, ale też w zmianie prawa w państwie pruskim, czy w ustawie dającej wolność powoływania spółek kapitałowych. No i takie spółki, takie firmy jak Grzyby po deszczu zaczynały powstawać, a wśród nich w roku 1837 przedsiębiorstwo Ferdynanda Schichała, który zaczął od warsztatu budowy maszyn parowych. Potem dosyć szybko po odkupieniu stoczni Miclafa to małe przedsiębiorstwo zamieniło się w czołowego pracodawcę w mieście, firmę Schichał Werke. Natomiast zakłady Zamach, czyli zakłady mechaniczne imienia generała Karola Świerczewskiego, które były jedną z dum przemysłu perelowskiego i też największym pracodawcą już w polskim Elblągu, w Polsce Ludowej, są mutatis mutandis spadkobiercą tego fabryki Schichała, czyli jakby weszły w jej teren i infrastrukturę, jeszcze przy tym dopowiedzeniu, że oczywiście jakby kluczowa część oprzyrządowania została przez Armię Czerwoną przy okazji wyzwalania Elbląga przez ten specjalny korpus zajmujący się, dzisiaj byśmy powiedzieli po prostu kradzeniem technologii, tak? Została z Elbląga wywieziona. Ale wspominam o tej zmianie charakteru miasta na przemysłowe, dlatego żeby zaznaczyć, że ono topograficznie zaczęło się nieco odsuwać od rzeki i portu, tak? Czyli zamieniać miasto, w którym na znaczeniu zyskiwała linia kolejowa i fabryka była tym centrum, wokół którego powstawały osiedla robotnicze, co nie znaczy, że ten port zaniedbywano. Przez cały okres niemieckiego panowania nad Elblągiem tor wodny był do tych 5 metrów pogłębiany. Dobrze, idziemy dalej. No i teraz docieramy do koncepcji zwanej czasami umownie rolniczą, albo w polderową. W latach międzywojennych możliwości polderyzacji zalewu w elbląskim magistracie analizowano od połowy lat 20. Taki kompleksowy projekt autorstwa Herberta Drömtry i Otto Jauera. Tutaj podkreślam, że to są dwa nazwiska i dwie postaci, bo spotkałem się z zapisem projekt Drömtry-Jauera, z którego potem autorzy wywodzili, że to była jedna osoba i jedno nazwisko, więc nie. Herbert Drömtra i Otto Jauer przedłożyli projekt, który też potem Rada Miejska przedłożyła opinii publicznej w roku 1932. Panowie poszli wzorem Liszta, bo wystosowali memoriał, czyli Denkschrift z Niemiecka, który został w postaci takiej książeczki, broszury wydrukowany w elbląskiej drukarni Ottona Siedego. To są 34 strony opisu, kilkanaście stron map, planów, rysunków jednobarwnych i kolorowych. Jeżeli mieli Państwo okazję, to i w bibliotece w Elblągu, czyli bibliotece imienia Cypriana Kamila Norwida, i w
w archiwum w Gdańsku można sobie ten memoriał znaleźć i obejrzeć. To był pomysł już osuszenia zalewów wiślanego, czyli pomysł nakierowany na możliwości osiedleńcze. Co legło u jego podstaw? Zaspokojenie głodu ziemi uprawnej, wsparcie rozwoju rolnictwa. Zakładano, że osuszenie zalewów wiślanego da dobre gleby uprawne o wysokiej jakości, porównywalne z glebami na Żuławach, i że też przy okazji rozwiąże się problem rybaków. Na tym etapie, w okresie międzywojennym, a w szczególności w latach 30., uprawianie rybołówstwa na Zalewie Wiślanym w niemieckich kręgach opinii uważano już za jakiś relikt przeszłości. Tak? Czyli uważano, że kto z tych rybaków będzie chciał łowić, to go się wyśle na Bałtyk, natomiast reszcie da się ziemię i zrobi się z nich rolników. Tak? I pozostaną jakby dalej na swoim terenie, ale już wykonując nowe funkcje życiowe, a przy okazji też dokona się ożywienie letniskowo-turystyczne, tak? Bo ta funkcja jeszcze w pełni nie była realizowana. Ta opowieść też dobrze zadaje kłam niektórym tezom znowuż z artykułów prasowych czy internetowych, że ilekroć myślano o przekopaniu Mierzei Wiślanej, zagospodarowaniu Zalewu Wiślanego, to było przeciw komuś. Tak? No, tu mają Państwo doskonały przykład tego, że to nie było przeciw komuś, tylko w interesie Elbląga, okolic i domeny pruskiej, tak jak sobie to inżynierowie stamtąd w tamtym okresie wyobrażali. Oni brali się pod uwagę wysoki wskaźnik bezrobocia w Elblągu. No i oczywiście gdzieś w tyle głowy było naśladowanie Holendrów, którzy już od połowy lat 20. realizowali projekt w Zuiderzee. Ja nie znam holenderskiego, chyba tak się to mówi, czyli Zatoka Morza Północnego, Morza Watowego, głęboko wrzynająca się w kontynent, została spolderyzowana, czyli po wybudowaniu zapory w roku 1932, długiej zapory, tam 30 kilometrów liczącej, Holendrzy oprócz słodkowodnego jeziora uzyskali poldery o łącznej powierzchni ponad 1600 kilometrów kwadratowych. I to gdzieś oczywiście w tle spraw dziejących się w Elblągu, był. Dokładnie rzecz biorąc, projekt Dromtry i Auera zakładał osuszenie około 2/3 powierzchni Zalewu Wiślanego, czyli Frischeshaft, tak, zatoki świeżej, no, tak po swojemu nazywali. Podzielenie zalewu na dwie mniejsze części, czyli Zalew Elbląski i Zalew Królewiecki, i wyodrębnienie 3 polderów. To by znaczyło, że jedynie na północ i południowy wschód od istniejącego toru wodnego pomiędzy Cieśniną Piławską i Królewcem ta dawna Zatoka Bałtyku, czyli zalew, przetrwałaby w stanie pierwotnym. Pierwszy polder zaczynałby się przy molo portu, czyli na przedłużeniu rzeki Elbląg odchodzącej do zalewu, i ciągnąłby się po Kalberg, czyli dzisiejszą Krynicę Morską, wcześniej też używano nazwy Łysica. Drugi polder sięgnąłby ujścia rzeki Pasłęki do zalewu koło dzisiejszej miejscowości Ujście, natomiast trzeci do Piławy, Pilau z niemiecka, czyli do Bałtyjska, tak, dzisiejszego. Środkiem na całym odzyskanym obszarze miałby biec centralny rów odwadniający, zbierający prostopadle, rowy doprowadzające i równolegle
odwadniające, drugi i trzeci polder przegradzałaby grobla, jednocześnie odcinająca wody dwóch akwenów, czyli zalewu Elbląskiego i zalewu Kulewieckiego, jak to nazwano. Drogi wodne dla statków obsługujących Elbląg powstałyby aż trzy w tym projekcie. Tak? Czyli po pierwsze kanał dla większych jednostek o długości 8 km i głębokości 6 metrów. To jest kanał o 1 metr, w tym projekcie o 1 metr większy od dzisiejszego kanału w porcie morskim Nowy Świat. Zresztą wiem o takiej spontanicznej próbie, gdzie skrzyknęli się fachowcy, zabrali ze sobą oprzyrządowanie profesjonalne i sprawdzili, czy rzeczywiście w kanale w porcie morskim Nowy Świat jest tyle, ile powinno być głębokości. Było ponad 5 metrów. Otrzymałem raport do wglądu, a tutaj była mowa o 6 metrach, tak? Czy nawet 1 metr więcej, i ten kanał byłby poprowadzony od moloportu do Krynicy Morskiej, a do tego dwa kanały dla niewielkich statków. Pierwszy biegnący wzdłuż brzegu zalewu od Elbląga do Piławy, Bałtyjska, Pilau, zaś drugi wzdłuż zachodniego brzegu do Szkarpawy, czyli Wisły Elbląskiej. Szkarpawa to jest ta rzeka, którą można się umownie dostać do Gdańska i na Bałtyk zalewu Wiślanego, no tyle że to jest szlak turystyczny i można się pobawić płynąc tam w rejs krajoznawczo-turystyczny latem, natomiast z uwagi na różne utrudnienia i przeszkody nawigacyjne, no to nie jest jakby szlak o jakiejkolwiek wartości transportowej, nawet dla zorganizowanych rejsów turystycznych. I całość inwestycji miałby oczywiście dopełniać system pomp i śluz, a także cała sieć mostów i dróg. Myślano tutaj zgodnie z zasadami pruskiego porządku, jak już inwestycja i zagospodarowanie, to wszystko, tak? Pełna infrastruktura, czyli torom wodnym powinny też towarzyszyć szosy. Do tego panowie Drompa i Jauer w ogóle policzyli z buchalteryjną skrupulatnością, ile to wszystko będzie kosztować, ile ludzi trzeba zatrudnić do tej roboty. Już te szczegóły liczebne Państwu daruję. Natomiast doliczyli się też, i to jest chyba ważne, że tej ziemi odzyskanej po odwodnieniu Zalewu Wiślanego byłoby około 218 tysięcy murg, czyli w prostszej rachubie około 55 tysięcy hektarów. Tyle by wodzie zostało po realizacji tego projektu wydarte, i na tym obszarze według rachuby inżynierów można by osiedlić 9700 z kawałkiem rolników na 20-morgowych gospodarstwach, 2742 rzemieślników i rybaków mających dodatkowo 5-morgowe gospodarstwo oraz 522 rodziny innych zawodów. No jeszcze raz tutaj pruska skrupulatność i rachuba. Projekt Drompa i Jauera do realizacji nie został przeznaczony. Nie chodzi tutaj nawet o to, że pojawili się krytycy wśród niemieckich inżynierów i że ostatecznie władze Elbląga się trochę przestraszyły, między innymi tych rybaków, którzy dosyć nerwowo zareagowali na wizję przebranżowienia ich siłą albo wysłania na Bałtyk. Ale tak naprawdę projekt ten przekreśliła zmiana polityczna, dojście Hitlera do władzy, władze narodowo-socjalistyczne, ważne inwestycje infrastrukturalne przeniosły do Królewca, tak? Czyli ciężar inwestycji został przeniesiony. Zostało to skomentowane przez Gazetę Olsztyńską już po wojnie, w czasach socrealistycznych. Zacytuję to Państwu, bo to barwne jest sformułowanie. Elbląg stracił na koniunkturze wojennej, ponieważ mimo swej pozycji w przemyśle zbrojeniowym nie miał dla faszystów większej wartości.
jako punkt wypadowy militaryzmu pruskiego. No, czyli militaryzm pruski i faszyzm nie miały żadnego interesu w inwestowaniu w Elbląg, przenieśli wszystko do Królewca. Więc i w Prusach, i w Rzeszy Niemieckiej również zabrakło ostatecznie woli wśród decydentów do tego, żeby przebić mierzeję Wiślaną. Kolejna odsłona i kolejna postać zaangażowana w ideę przebicia mierzei Wiślanej. Jak Państwo widzą, jakby te dzieje idei kanału żeglugowego, no to jest też, są też dzieje intelektualne, kawał historii intelektualnej i też biografii ludzi interesujących z różnych powodów, w różnych aspektach. Ten pan jest panem bardzo znanym, ale z innych powodów. To jest Eugeniusz Kwiatkowski. Być może tutaj stosunkowo młody, więc portret to może być nieco mylący. Eugeniusz Kwiatkowski, który się zaangażował, nie tylko zresztą, w pomoc rozwoju portu, w pomoc portowi w Elblągu, wkrótce po II wojnie światowej. I teraz tu trzeba wyjaśnić jakby pewną specyficzną sytuację. No, z jednej strony gospodarze Nowej Polski bardzo szybko się dowiedzieli, że na Elblągu i Zalewie Wiślanym zapada kreska i że Stalin sobie nie wyobraża, żeby tam się cokolwiek działo i następował jakiś rozwój infrastrukturalny, transportowy. Ciekawe tego poświadczenie znajduje się w pamiętniku Edwarda Osóbki Moraskiego, który się udał z wizytą do Moskwy w pierwszych dniach sierpnia 1945 roku. Tak? Więc proszę posłuchać, bo to jest jakby ciekawe miejsce. Prezydent Bierut, nie znając trudności przy ustalaniu granic we wcześniejszym okresie, a licząc na wielkoduszność Stalina, usiłował jeszcze poruszyć sprawę Chyrowa i była dyskusja na temat możliwości dopuszczania obcych statków do Elbląga. Z tego powodu spóźniliśmy się na konferencję u Stalina. Poruszanie tych spraw i spóźnienie bardzo rozgniewało marszałka Stalina, który wyładował swój gniew na prezydencie Bierucie i z okazji umów nie wygłosił tym razem swojego przemówienia. Ja tylko jednostronnie, ja czyli Osóbka Moraski, ja jednostronnie wygłosiłem swoje przemówienie. Szpiegów chcecie nam nadsyłać? Powiedział Stalin na temat Elbląga. Z okazji pobytu w Moskwie udekorowaliśmy byłego ambasadora Bałganina. Tutaj już jakby narracja wędruje w swoim kierunku. Tak? Czyli już w roku, w tym sierpniu 1945 roku delegacja polska z Osóbką Moraskim i Bierutem się przekonała. Także sprawa jest przesądzona. Tu trzeba im oddać, że chcieli ruszyć jakby kwestię Elbląga i dać tam dostęp statków, no ale spotkało się to z wyraźną furią, tak, opisaną przez osóbkę Morawskiego. To jest z jednej strony. Tak? Czy z jednej strony jakby komuniści wiedzą, że nic z tych wszystkich planów, ale z drugiej strony w Elblągu i na wybrzeżu, na tym wreszcie długim polskim wybrzeżu, tak? Jakby Polska odzyskuje dostęp do morza, w środowisku osób tym zainteresowanych jakiś taki entuzjazm wybucha. I Mirosław Golon, historyk, zauważył na przykład, że pomimo nieprzejednania Stalina w czasie tych rozmów w Moskwie, to w sprawozdaniu zjednoczenia portów polskich dokładnie za ten sam okres, tak? Czyli za 10 do 21 sierpnia 1945 roku, pisano sobie zupełnie optymistycznie, że Elbląg będzie jednym z najważniejszych czterech głównych portów polskich
w delcie Wisły, tak? To jakby zupełnie nie dostrzegano tego, co się święci. A dlaczego Eugeniusz Kwiatkowski mógł wystąpić, tak, z hasłem przebicia Mierzei Wiślanej? A to z uwagi na funkcję, którą pełnił tuż po wojnie. Kwiatkowski, no, nie dogadawszy się najlepiej, nie potrafił się dogadać z władzami imigracyjnymi, podjął decyzję o powrocie do Polski, no i został wykorzystany, tak, przez władze Polski Ludowej. Uchwałą Rady Ministrów z 12 września 1945 roku Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu powierzono tekę delegata rządu dla spraw Wybrzeża. Tak to się dokładnie nazywało, czyli postanowiono wykorzystać wiedzę fachową, też kapitał społeczny zaufania do Eugeniusza Kwiatkowskiego, oczywiście też automatyczne skojarzenie z budową portów w Gdyni. Postanowiono go wykorzystać i wysłać na odcinek organizowania portów i życia na polskim w Wybrzeżu. I rzeczywiście, gdybyśmy zajrzeli do broszury Budujemy nową Polskę nad Bałtykiem, która została wydana też w tymże 1945 roku, to przeczytamy, że Wybrzeże ciągnące się od Świnoujścia i Szczecina aż po Elbląg i porty rybackie Zatoki Elbląskiej, Potok Micko i Fromborg stanowią organiczną część Polski wymagającą administrowania i gospodarowania. Niech Państwo zwrócą uwagę na to, że pojawia się tutaj nazwa Zatoka Elbląska, bo kiedy Kwiatkowski pisze ten tekst, on nie wie, jak ją nazwać, bo to już nie jest Zatoka Świeża, czy ten Frische Haff, a z drugiej strony jeszcze nie ma tej nowej nazwy administracyjnej. No, Zalew Wiślany stał się Zalewem Wiślanym dopiero w 1949 roku na mocy odnośnego rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, więc tak spontanicznie nazwał Zalew Zalewem Elbląskim. Druga rzecz bardzo charakterystyczna to, że dla Kwiatkowskiego to nowe Wybrzeże Polskie, ono się owszem zaczyna w Świnoujściu i w Szczecinie, ale ono sięga Elbląga i portów rybackich Zatoki Elbląskiej. Tak? Więc to nie jest Wybrzeże, które się urywa na Trójmieście, a dalej to już jest ten nie wiadomo do czego służący Zalew Wiślany, tak? Tylko Elbląg i porty rybackie Zatoki Elbląskiej są częścią Wybrzeża Bałtyku. No i z tej pozycji w swoim referacie wygłoszonym na zjeździe Związku Gospodarczego Miast Polskich był taki zryw, który też, tak jak działania Kwiatkowskiego na Wybrzeżu, szybko, za przeproszeniem, szlak trafił, tak jak kurs polityczny został zaostrzony, ale jeszcze w 1946 roku mógł oficjalnie Kwiatkowski powiedzieć, że trzeba poddać dyskusji myśl o przekopaniu kanału na Mierzei zamykającej Zatokę Elbląską, a gdzie miało być to kopanie? W okolicach Kalbergu, tak? Czyli inaczej Łysicy i ostatecznie Krynicy Morskiej. I to by dało proste i łatwe wyjście z Elbląga na Bałtyk oraz ożywiło porty rybackie w tej zatoce. Kwiatkowski też cały czas słusznie myśli o Zalewie Wiślanym jako zatoce Morza Bałtyckiego, tak? A nie zbiorniku, który został przez przyrodę, ale też przez politykę odcięty i w zasadzie umownie do tego 17 września ubiegłego roku pozostawał chyba jedynym zbiornikiem w Unii Europejskiej, do którego Unia Europejska nie miała dostępu wolnego, tak? Nie,
logistycznego, nie limitowanego w tym przypadku przez obce państwo. No, tyle, że dlaczego postulat Kwiatkowskiego nie mógł być zrealizowany? No, dlatego, że delegatura rządu dla spraw Wybrzeża, która miała swoją filię w Elblągu, z Itauerem Bonkowiczem jako późniejszym więźniem reżimu komunistycznego. To się okazało po prostu momentem w historii. W 1948 roku Kwiatkowski został odsunięty na boczny tor, znaczy jakby pozbawiono go teki delegata. Ba, dostał wilczy bilet na Wybrzeże. Wrócił do siebie, czyli do Krakowa, zajął się cichą pracą naukową i w ogóle dożył epoki Gierkowskiej. No, długo żył. Zmarł dopiero w połowie lat 70. Eugeniusz Kwiatkowski, już jakby zupełnie na marginesie i w ciszy, poza nurtami życia publicznego. Tylko teraz wyjaśnijmy jedno. Dlaczego ktoś tak świadomy, myślący, mógł temu optymizmowi, że coś da się zrobić w Elblągu i w okolicach ulec? Nie on jeden. Taka jest moja interpretacja tej sytuacji. Wszystkiemu kryje się za tym to, że ten proces ustalania granicy północno-wschodniej ze Związkiem Radzieckim to był proces rozciągnięty w czasie. Czyli owszem, była zawarta umowa graniczna tuż po wojnie, ale tak naprawdę to, gdzie biegnie granica na Zalewie Wiślanym, sformalizowano w drugiej połowie lat 50., tak? Już umową ministra Rapackiego. I to tworzyło jakieś takie poczucie tymczasowości. Nawet jak Państwo by poczytali relacje pionierów, czyli tych pierwszych osadników, którzy przyjeżdżali do Elbląga, absolutnie nie będąc tak, rodowitymi Elblążanami, to bardzo często taką motywacją było to, że to jest miasto morskie, to będzie miasto portowe. Tak? Ja chcę do miasta bałtyckiego. To był jeden jakby z częstszych, jeśli tak można powiedzieć, wabików. No ba, też nawet w propagandzie rządu lubelskiego pojawiało się takie hasło powrotu Polski nad Odrę, owszem, nad Nysę, owszem, ale jeszcze nad Pregołę, tak? Czyli wyobrażano sobie, że ta granica północno-wschodnia pobiegnie nieco dalej, tak? Na północ i na wschód niż jest to dzisiaj, no, a skończyło się na tej kresce Stalina równo, tak? Odrysowanej, która została ostatecznie potwierdzona w latach 50. Tak? Czyli z jednej strony jakby było wiadomo, że Stalin nie wyobraża sobie, żeby szpiegów mu nasyłano przez Zalew Wiślany, a z drugiej jeszcze po wojnie próbowano wyobrażać sobie, snuć jakieś plany i koncepcje dotyczące Zalewu i w Mierzei w Wiślanej, a ten dokument ratyfikowany w maju 1957 roku był pewnego rodzaju umową o wytyczeniu istniejącej już granicy. Tak? Czyli tak, tym sposobem się to odbyło. A zanim peryferyzacja regionu elbląskiego stała się widomym faktem, można było na przykład dostosowywać do nowej sytuacji plany poniemieckie. I ten projekt Dromter i Jauera z okresu międzywojennego, który tu Państwu przedstawiłem, on wracał w dyskusjach właśnie w tym okresie powojennego entuzjazmu, chociażby na łamach takiego pisma Janta, które było organem Instytutu Bałtyckiego, ale już z pewnymi
z pewnymi zastrzeżeniami. Tak? Że okej, znaczy, warto zastanowić się nad osuszeniem Zalewu Wiślanego, nawet nie dla pozyskania dodatkowych ziem uprawnych, ale dla rozwiązania problemów powodziowych. Ale jak już byśmy realizowali ten projekt, to kanał do Elbląga i przyszłość portu w Elblągu możemy sobie darować. Tak? Czyli to był jakby powrót do koncepcji Dromtry i Jauera, ale z tym zastrzeżeniem, tutaj zacytuję Henryka Nierodę, w stosunku do okresu niemieckiego zainteresowania Polski zalewem mieszczą się na innej płaszczyźnie. Odpada całkowicie sprawa aktywizacji Elbląga. Koniec kropka. Skoro był Kwiatkowski, jeszcze jedną postać trzeba tutaj wspomnieć. Ten pan, którego widać na zdjęciu, to Stanisław Różański. Mówi coś państwu to nazwisko? Jeżeli ktoś interesuje się... Znaczy tak, Stanisław Różański po wojnie został skierowany na odcinek gdański, że się odwołam do tamtoczesnej frazologii i został już profesorem Politechniki Gdańskiej, chociaż zmarł w Warszawie. Natomiast jego życiorys przedwojenny ewidentnie związany jest z Warszawą. Jeżeli ktoś państwa się interesuje okresem międzywojennym w Warszawie, to nazwisko się tam przewija jako prawej ręki prezydenta Starzyńskiego do spraw architektury. Ten wątek chociażby przez Grzegorza Piątka w książce Sanator o Stefanie Starzyńskim jest rozwijany i tam próbuje Piątek dowodzić, że tego Starzyńskiego jako miłośnika i znawcę architektury to tak naprawdę Różański wymyślił i Różański też stał za organizacją wystawy, tak, pod którą się o przyszłości Warszawy, pod którą się podpisał Starzyński. Ale z jakim pomysłem wystąpił Różański po wojnie już jako badacz i pracownik akademicki czynny na Wybrzeżu? To był projekt zespołu miejsko-portowego Delty Wisły. To nie jest tak, że Różański kładł jakiś szczególny nacisk na kanał przez Mierzeję. Różański przyjmował, że ten kanał może być, znaczy, że jego realizacja jest prawdopodobna i to dobrze, tak? Bo to jakby pasowało do jego wizji stworzenia zespołu miejsko-portowego. Różański myślał w ten sposób. Tak? Skończyła się wojna, mamy dwa duże porty w Trójmieście, tak? w Gdańsku i w Gdyni, no i nie mamy też antagonizmu między Gdańskiem i Gdynią dłużej, tak? To już jest, należy do przeszłości. Mamy też w okolicy inne porty śródlądowe, które możemy wykorzystać, tak? Jest Czew, jest Marburg, jest Elbląg. Można więc stworzyć zespół miejsko-portowy, ciągnący się pasmowo, tak? Od Trójmiasta ku Delcie Wisły. Taki zespół miejsko-portowy, w którym będą też równo rozłożone funkcje. Tak? Czyli myślał Różański w ten sposób, że Gdańsk, tak? Powinien być takim miastem, który będzie całkowicie skoncentrowany na działalności portowej, czy ta funkcja będzie dominująca. W związku z tym część ruchu morskiego, część przemysłu stoczniowego, część składów może przejąć na przykład takie miasto jak Elbląg. I jeśli dzisiaj mówi się o Elblągu jako porcie fiderowym, czyli takim porcie, który ma szansę jako port przejmujący część ładunków, które szczęścia w Trójmieście już nie dają, tak? Natomiast mogły być spokojnie przeładowywane w innym mieście, na przykład w Elblągu, no to można odesłać do koncepcji Różańskiego, który na to był wpadł już dawno temu. Rzecz jasna, z tej wizji miejsko
portowego zespołu Delty Wisły nic również nie wyszło. A teraz, proszę Państwa, towarzysz Gierek, i żeby przejść do tego momentu w dziejach idei, powiem Państwu tyle, że w dziennikach politycznych Mieczysława Rakowskiego można znaleźć wspomnienie o rozmowie, którą Mieczysław Rakowski odbył ze Stanisławem Kanią. Kania opowiadał mu o różnych fantastycznych pomysłach Edwarda Gierka. Co tam było? Tam było przerobienie Marucha na pojazd pancerny, który można byłoby sprzedawać do krajów trzeciego świata za dewizy. Tam był podbój Arktyki, czyli zbudowanie sztucznej wyspy, wzniesienie na niej jakichś budowli, zatknięcie polskiej flagi. I w tym kontekście pojawia się też przekop Mierzei Wiślanej. I Rakowski pisze, że mówi do Kani, że to są jakieś żarty, a Kania na to nie, znaczy poszukaj dobrze w archiwum, są na to papiery. Ja nie wiem, jak z tym pancernym Maruchem, nie wiem też, jak z tą stacją arktyczną, natomiast to, że Gierek wszedł w temat przekopania Mierzei Wiślanej, na to są dowody, chociażby we wspomnieniach ostatniego pierwszego sekretarza w Elblągu, towarzysza Bolesława Smagały, który w ogóle za poinformowaniem Gierka o takiej możliwości stał. W tym cytacie z Mieczysława Rakowskiego no jest dużo samego Rakowskiego, czyli jakiejś takiej anegdotyczności dziennikarskiej, no i złośliwości pod adresem Gierka, zwłaszcza, że ta rozmowa była późna, tak? To właśnie Gierek już upadał, był na wylocie, jak oni tę rozmowę prowadzili. No tak, bo to był przynajmniej zapis jest 19 września 1980 roku, ale trochę mimo wszystko za dużo sprawczości Gierkowi Rakowskim przypisał. To w istocie rzeczy było tak, że przekopaniem Mierzei Wiślanej, zbudowaniem kanału Zatoka Zalew było zainteresowane środowisko lokalne, czyli w śmietance lokalnej, partyjnej i w środowisku zamechowskim, czyli w tej fabryce, która jakby dominowała w mieście, ta koncepcja nie umarła. Tak? Ona żyła i kiedy Gierek doszedł do władzy, wyczuli swój moment, a mieli też powody do tego. Otóż Gierek się wybierał w roku 1972, jak Państwo widzą, z gospodarską wizytą do Elbląga, a ta wizyta była przede wszystkim w Warszawie, w KC, pomyślana jako zacieranie negatywnych skutków wydarzeń z roku 1970. Tak? Czyli miał pojechać Gierek do tego zamechu, spotkać się z robotnikami, zrobić dobrą atmosferę i coś obiecać. I pod te obiecanki została wydana w tym roku 1972 decyzja o wprowadzeniu, o w ogóle o programie, dzisiaj byśmy powiedzieli, rewitalizacji Elbląga. Tak? Czy tam był projekt zainwestowania w miasto. Po raz pierwszy się też pojawiła w sposób realistyczny koncepcja odbudowy starego miasta. Starówka Elbląska długo stała w stanie kompletnej ruiny, po czym jak już w stanie ruiny używano różnych argumentów, dlaczego nic nie da się z tym zrobić. Jeżeli ktoś wysuwał jakiś projekt, to pojawiał się oczywiście asekuracyjnie argument taki, że to nie można naruszyć materii zabytkowej, więc ostatecznie jakby tak długo zwlekano, aż ruiny rzeczywiście zamieniły się w doszczętne ruiny i stare miasto splantowano. Tak? Zostały tylko ostańce.
Natomiast Starówka jako taka zamieniła się w Zieleniec, co też widać na filmach, tak? W kronikach filmowych czy pocztówkach z lat powojennych, więc jakby Gierek tutaj przyjeżdża nie tylko rozmawiać z robotnikami, zacierać wrażenia po 70 roku, ale też jakby obiecywać Elblągowi, że miasto zostanie postawione na nogach. To działacze miejscowi wiedzieli i poczynili odpowiednie przygotowania po temu. To jest tak, że w tym oficjalnym programie wizyty Gierka to w ogóle nie było nic o Zalewie Wiślanym i o Przekopie. Natomiast jakby lokalni działacze byli już przygotowani, czyli ustalono, że po tej części oficjalnej nastąpi część półoficjalna, to jakby Edward Gierek zostanie po wizycie w Elblągu zabrany, jak to jeden z historyków napisał, na wycieczkę, konkretnie do Nabrzeża, tam był ośrodek szkoleniowy Ludowego Wojska Polskiego i tam w tej miłej atmosferze oni do niego zagadają o przekopaniu Mierzei Wiślanej i działalności portowej w Elblągu. I rzeczywiście tak się stało. Znaczy, udało się zabrać Edwarda Gierka do Nabrzeża i tam w tym Nabrzeżu, jeszcze co istotne, Smagała razem z lokalnymi towarzyszami musiał sprytnie wyrolować towarzyszy gdańskich. Znaczy, on wiedział, że jak dojdzie do tej prezentacji koncepcji, to ci z Gdańska będą natychmiast hamować. I jak tylko przedstawiciel, delegacja gdańska przyglądała się temu, co się dzieje w Elblągu, jak tylko dotarło do przedstawiciela gdańskiego, że będzie tutaj zaraz rozmowa o Zalewie Wiślanym i jego zagospodarowaniu, to czym prędzej zadzwoniono po własnego eksperta. I do Elbląga został ściągnięty profesor Andruszkiewicz. To był najdłużej czynny w zawodzie profesor w Polsce, najpewniej, który w tamtym momencie, tak, w tamtym momencie nie był zwolennikiem przekopu, ale przeciwnikiem. Potem jakby opinię zmienił na wprost przeciwną pod koniec lat 80., tak? w czasach przełomu, ale w tym momencie występował jako krytyk, więc chwycili za telefon, zadzwonili, żeby przyjechał specjalista z Gdańska, więc najpierw zabrał głos profesor Andruszkiewicz, oczywiście opowiedział, że były takie różne bajki, tam Dromtra Jauer, Batory, inni królowie, ale to w ogóle we współczesnej Polsce, czytaj w roku 1972, to nie ma żadnego sensu. Tak? I potem zabrali głos Diefenbach i Smagała. Smagała nie tylko w imieniu własnym, ponieważ jakby Smagała posłużył się koncepcją inżyniera Henryka Pietrowicza, który jakby na własną rękę przygotowywał przede wszystkim projekty zabezpieczenia antypowodziowego, pracował w melioracji w Elblągu dla Żuław, no ale też interesował się zagospodarowaniem Zalewu Wiślanego. Tyle, że ta pierwotna koncepcja inżyniera Pietrowicza szła szlakiem Dromtry Jauera, czyli planował wybudowanie grobli, jakby tamy, tak, idącej przez zalew Wiślany. Natomiast Smagała nawiązywał do tych starszych projektów, czyli zrobienia kanału, tak, łączącego zatokę z zalewem, ale uznał, że żeby sprawa wyglądała zupełnie wiarygodnie, to trzeba Gierkowi przedstawić różne wersje.
I tym sposobem też obalić diktum profesora Andruszkiewicza, że to wszystko nie ma sensu. No jak to nie ma, są jakby zupełnie różne koncepcje tego, co można zrobić zalewem Wiślanym. I z tych wspomnień Smagały się dowiadujemy, że rzeczywiście Gierek zareagował pozytywnie na tę narrację, która była jakimś dla niego zaskoczeniem. To nie był oficjalny punkt programu. I nadał sprawie bieg. Zabrał dokumentację, prezentację, która została przedstawiona przez Elblążan. Wrócił z tym do Warszawy. Uderzył do premiera Jaroszewicza. Premier Jaroszewicz już sprawę uruchomił dalej. No tyle, że przekazał te papiery do Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Prezydium Polskiej Akademii Nauk ostatecznie wysłało je do Instytutu Morskiego. Smagała pisze, że w ręce profesora Andruszkiewicza, który był niechętny sprawie na on czas, ale ważne jest jeszcze drugie nazwisko pracownika tego Instytutu Morskiego, już jego dyrektora, to znaczy Tadeusza Jednorała, który będzie stał za projektem, a w zasadzie siedzią projektów ogłoszonych w latach 90. No to odesłanie do Instytutu Morskiego się Smagale nie podobało i napisał, że Jednorał ukradł mu ten projekt i potem go ogłosił w latach 90. No ale tutaj trzeba wziąć poprawkę w ogóle na dzieje idei w nauce i dzieje projektu. Czyli jakby konkretne autorstwo mają konkretne projekty szczegółowe, natomiast idea jest wspólna i ma wielu ojców. No, równie dobrze mógłby się Smagała i Jednorał, mogliby się pokłócić z Batorem, tak, o to prawo do ojcostwa pomysłu. Zupełnie niedawno została wydana przez córkę inżyniera Piotrowicza książeczka, która jest w formie i zawartości interesująca i złożona, bo jest z jednej strony opowieścią biograficzną o ojcu, po drugie rozmową z własnym tatą, pisaną w drugiej osobie. No, a po trzecie rzeczywiście też jakby próbą rekonstrukcji tych projektów, które inżynier Piotrowicz tworzył. I dzięki temu można zobaczyć, jak ta koncepcja ewoluowała. Rzeczywiście w tych latach 70. projekt opierał się na koncepcji tamy. Widać tutaj taką kreskę, która biegnie prosto od ujścia rzeki Elbląg na drugą stronę, tak, do Mierzei. Tą tamą mogłaby być puszczona również droga, czyli skracałaby się też odległość, tak, między Elblągiem a Mierzeją. Natomiast na drugim rysunku, i to już rzeczywiście jakby ilustracja pochodząca z książki wydanej przez córkę inżyniera, pojawia się kanał przez Mierzeję. Ten kanał przez Mierzeję, który jest połączony z Elblągiem, kanałem Jagiellońskim. Dzisiaj ta nazwa, kanał Jagielloński, jest oczywiście nazwą łącznika Nogatu z rzeką Elbląg. Tak? To po niemiecku był kanał Krafulski. Tutaj jakby ponieważ jakby ten kanał Jagielloński został włączony w nową strukturę, tak? Czyli w kanał prowadzący zachodnim brzegiem Zalewu Wiślanego do śluzy na
Mierzei, więc jakby tej całości została nadana nazwa kanału Jagiellońskiego. Nie wiem, czy autor był tego świadomy, ale to też wpisuje się myślenie profesora Andrzeja Piskozuba o położeniu Polski nad Bałtykiem i różnicy pomiędzy wizją piastowską a wizją jagiellońską. To wychodzenie na północny wschód jest ewidentnie jagiellońskie, więc ta nazwa tutaj symbolicznie również by pasowała. Jak to często bywa, ta koncepcja Tamy miała swoich kontynuatorów. To już po stanie wojennym, albo może inaczej, po kolejnej wielkiej powodzi, która dotknęła Żuławy, w biurze projektowym Projmos, które istnieje do dzisiaj, zajmuje się inżynierią morską. Inżynier Paweł Haciewicz razem ze swoim zespołem opracował jeszcze jeden wariant budowy takiej tamy przez Zalew Wiślany. Jak Państwo widzą, ona jest trochę inaczej położona, inaczej usytuowana, tak, niż u Pietrowicza. U Pietrowicza była między, była na przedłużeniu ujścia rzeki Elbląg do Zalewu Wiślanego, a tu mamy połączone tą tamą Tolkmicką skrzynicą morską, tak? Czyli została przeniesiona na wschód. A ten rysunek, który Państwo widzą, to jest obrazek z prasy trójmiejskiej, chyba z czasu przeze mnie skopiowany. To już tak rysownik prasowy wyobrażał sobie przyszłość Zalewu Wiślanego po zbudowaniu na nim tamy. W tej tamie miałby być, część miałaby być zwodzona, tak? I umożliwiając przepływanie statkom, co też widać tutaj na załączonym obrazku. No i tak dochodzimy do czasów po przełomie ustrojowym. Ten pan, którego widać na zdjęciu, to wspomniany Tadeusz Jednorał. Zmarły w roku 2011, tak? Więc Tadeusz Jednorał uruchomienia inwestycji nie doczekał. Był specjalistą w dziedzinie inżynierii morskiej, gospodarki wodnej. Człowiekiem mającym wiele prac i projektów badań na swoim koncie, a ukoronowaniem tego długiego życia zawodowego było pokierowanie pracami badawczo-rozwojowymi realizowanymi w okresie 1993-96 w ramach grantu zamawianego KBN. Pod tym skrótem kryje się Komitet Badań Naukowych. Dzisiaj to byłby NCN, czyli Narodowe Centrum Nauki. Ten grant nosił tytuł Opracowanie podstaw procesu aktywizacji regionu elbląskiego w aspekcie transportu morsko-rzecznego, rekreacji i rybołówstwa. I jakby ważny, początkowy moment został wspomniany przez panią Barbarę Bańkowską, nestorkę polskiej urbanistyki. I Barbara Bańkowska wspomina tak, pisze tak. Na początku września 1992 roku ówczesny wojewoda elbląski, inżynier Zdzisław Olszewski i przedstawiciel Wydziału Polityki Regionalnej, magister inżynier architekt Jacek Bocheński, wystąpili z wnioskiem o ustanowienie i sfinansowanie projektu badawczego zamawianego przez Komitet Badań Naukowych. Nazwa długa, ale dobrze określająca intencje wnioskodawców. Tę długą nazwę Państwu zacytowałem. W tym projekcie grantowym chodziło o rekultywację zalewu, modernizację zabezpieczeń przeciwpowodziowych, o aktywizację rzeczywiście, tak, Elbląga, ale też innych małych portów nad polską częścią tego akwenu, ale na samym początku wcale nie było mowy o kanale
Zatoka Zalew. Ten kanał pojawił się w grancie Jednorała w wyniku pewnej korekty, a ta korekta została wniesiona przez środowisko lokalne, przez samorządowców. No to samorządowcy z regionu elbląskiego porozumieli się co do potrzeby przebicia Mierzei Wiślanej, wybudowania kanału i sami się zwrócili do Jednorała prowadzącego takie badania nad aktywizacją regionu, aby je poszerzyć o ten konkretny temat, co zresztą zostało przez samego Jednorała wspomniane, że oto podczas kolejnej debaty, która się odbyła w Krynicy Morskiej, 3 marca 1995 roku przedstawiciele samorządu gmin i miast nadzalewowych podpisali porozumienie w sprawie rozszerzenia prac badawczo-rozwojowych obejmujących sprawdzenie możliwości budowy kanału żeglugowego w polskiej części Mierzei Wiślanej łączącego porty Zalewu Wiślanego z Morzem Bałtyckim. Sygnatariusze porozumienia zwrócili się do Zdzisława Olszewskiego, ówczesnego wojewody elbląskiego, wnioskodawcy projektu badawczego zamawianego i profesora Tadeusza Jednorała, kierownika tego projektu, o wystąpienie do Komitetu Badań Naukowych z aneksem do umowy o rozszerzenie zakresu prac, o sporządzenie koncepcji i założeń wstępnych kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, uzasadniając, że kanał ten może stać się podstawą aktywizacji regionu elbląskiego. Co więcej, trzeba tutaj zaznaczyć, że ten grant, ten projekt miał postać takiej drabiny, czy też drzewa głównego projektu, na którym parasola, na którym stał i który firmował Tadeusz Jednorał. Natomiast jakby to drzewo się rozrastało na szereg mniejszych i szczegółowych. I nawet jeśli poszczególni badacze, pracując generalnie nad aktywizacją regionu, doprowadzeniem Zalewu Wiślanego zanieczyszczonego, tak? Niepomiernie po czasach komunistycznych, nawet jeśli bezpośrednio nie zajmowali się kanałem, bo nie było to jakby w orbicie ich zainteresowań, ani nie pasowało do ich specjalizacji, to zakładali już jakby wybudowanie tego kanału jako element tej aktywizacji. To grono osób pracujących z Jednorałem było potężne. Tam się pojawił Witold Andruszkiewicz już jako zwolennik kanału. Wspomniana Barbara Bańkowska, Edward Bartman, Jacek Bocheński też już wspomniany, Eugeniusz Dębicki, Jerzy Kołodziejski, Artur Kostarczyk, Tomasz Partyka, Barbara i Stanisław Szwankowscy, Andrzej Tyszecki. Przeczytałem, żeby nie zgubić żadnego ważnego nazwiska. No i nikt z nich, tak, ani tym bardziej Tadeusz Jednorał, nie żywił żadnych wątpliwości co do tego, że Zalew Wiślany ma naturalne możliwości utworzenia sprawnego morsko-rzecznego systemu transportowego. Jedną z ilustracji przedstawiających koncepcję, już nazwijmy ją koncepcją Jednorała, widzą Państwo tutaj na ekranie. Ten rysunek akurat pochodzi z artykułu Barbary Szwankowskiej i Jacka Bocheńskiego. Co Państwo mogą na tym rysunku zobaczyć? Mogą zobaczyć tor wodny w porównaniu z tym, co zostało wykonane współcześnie na Mierzei. Bardziej kameralny, o tak to ujmę. Jednorał przedstawiał to w swoim fachowym języku w ten oto sposób, że ten tor wodny biegnący przez Mierzeję Wiślaną będzie w skali średniej rzeki. Tak? Czyli nie wyobrażał sobie tego jako wielkiego przekopu mojego. Nie widzę przekop mój ogromny, tylko kanał wielkości czy skali średniej rzeki. Nad tym kanałem miał pobiec jeden most. Tak? W tym projekcie Jednorała była mowa o jednym moście drogowym. Współcześnie mamy do czynienia z dwoma mostami, tak? Które obrotowymi, tak żeby drugi przejmował ruch w momencie, kiedy rozpoczyna się śluzowanie i ten pierwszy musi już być zamknięty.
Widać też stanowiska postojowe, tak? Po jednej i po drugiej stronie, przy czym ten awantport jest też mniejszy czy bardziej kameralny od tego, co wybudowano współcześnie. Wśród tych nazwisk, które Państwu wymieniłem, pojawiło się nazwisko Edwarda Bartmana. Edward Bartman był jednym z ojców polskiej architektury krajobrazu i jego wkład do tego projektu dotyczył otoczenia naturalnego, czyli aranżacji przyrody i wpływu kanału na przyrodę. Bartman wyobrażał sobie całe działanie w ten oto sposób, że nie tylko ten wyrąb lasu zostanie ograniczony do minimum, ale że też jakby zostaną wykonane następne nasadzenia, że kanał zostanie, jak pisał, organicznie wpisany w krajobraz. Tak? Czyli to nie miało być coś, co będzie jakimś pomnikiem antropogenicznego wpływu czy działalności człowieka wbitym jak pal w ten krajobraz, ale wprost przeciwnie. Tak? Ten kanał miał sobie w tej zieleni i otoczeniu ginąć. Bartman co więcej wyobrażał sobie, że w związku z tym projektem powstaną gaje świetliste i murawy rekreacyjne. No, to jest piękne sformułowanie, więc mogę je tylko zacytować. Gaje świetliste i murawy rekreacyjne. Natomiast nadmiar piasku miał być wykorzystany nie tylko do tworzenia wyspy refulacyjnej. Zresztą w tym projekcie Jednorała mówiło się o nie jednej, a nawet kilku wyspach na Zalewie Wiślanym, ale też do usypania plaż po stronie południowej. To miały być nowe tereny rekreacyjne. W ten sposób można by też w świetle tego projektu poradzić sobie z zagęszczeniem turystycznym w istniejących kurortach i na plażach bałtyckich, no a przy okazji też skorzystać z cieplejszej wody, która zawsze kilka stopni w zalewie cieplejsza niż na otwartym Bałtyku. Pomysł czy ta koncepcja Tadeusza Jednorała sama w sobie nie została zrealizowana. Projekt przekopania Mierzei Wiślanej powrócił już w latach 2000, ale powrócił w agendzie politycznej. Ten projekt, czy ta sieć badań zespołu Tadeusza Jednorała była jednak powiązana silnie z inicjatywą oddolną samorządową. W tym się potwierdzała też wola regionu. Lata 2000 jakby przynoszą już kolejny etap w historii kanału, ale się tym zajmować nie będziemy. Jeszcze jedna rzecz już dosłownie na koniec. Jeżeli gdzieś Państwo czytają, że kwestia wpływu kanału, jego skutków gospodarczych, przyrodniczych w ogóle nie została przemyślana i przebadana, to nieprawda. W ramach tych badań z lat 90. uczyniono to kompleksowo. Ten rysunek, który Państwo widzą, ja na swój użytek nazywam drzewkiem Parteki, wyszedł spod ręki profesora Tomasza Parteki i ukazuje jakby główne konsekwencje budowy kanału łączącego Zalew Wiślany z Morzem Bałtyckim. Na jednej gałęzi mamy kwestię wzrostu znaczenia portu, na drugiej gałęzi kwestie ekologiczne i przyrodnicze, złagodzenie wezbrań sztormowych, wzrost zasobów, przyspieszenie samooczyszczenia Zalewu Wiślanego. O tym jak najbardziej w latach 90. myślałem. To tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę.